chyba jakiś zlocik, nie? Najwyższa pora. Tak, będziemy dzisiaj... Patrzcie tutaj na... Ale fajnie to wygląda. Zmieniamy bieg. Mamy tutaj łopatki. Na łopatce też się zmienia. Fajnie to wygląda, naprawdę. Podoba mi się. Ach, ta Forza, nie? Lubimy tę grę, czy nie? Fajnie, że mamy nowe fury. Cieszycie się? Ja się cieszę bardzo. Więc tak wygląda, zobaczcie, dziewiąteczka. Bardzo, bardzo, bardzo ładny model. No właśnie, fajnie, że dodali takie najbardziej ciekawe modele. Ty, tu jest jakiś body kit nawet, zobaczmy. Zobaczmy, bo tu ciekawie to wygląda. Body kit preset tam był, ale poszerzenia chyba nie będzie do tego. Napęd na 4 koła, możemy tutaj włożyć V8-kę 6-litrową, gdybyśmy chcieli, ale zostawię w standardzie, bo chcę zobaczyć, usłyszeć, jak ten samochód brzmi. Z tego możemy zrobić rajdówkę, jeśli byśmy chcieli. Tak samo z dziesiątki moglibyśmy zrobić rajdówkę, ale ja wywodzę się z Need for Speedów i mi jakoś bardziej pasuje ten samochód jako samochód szosowy. Zobaczcie, tutaj jest ta sama przypadłość, co w Jeepie Grand Cherokee, zdaje się. Też tutaj wystaje miska olejowa i to tak perfidnie u dołu, widzicie to? Miska olejowa, skrzynia, nie wiem co to wystaje, no bardziej miska olejowa i to wystaje trochę za mocno w tym samochodzie. Nie podoba mi się to. Mam nadzieję, że... Nie wiem, no zobaczymy. Dobra, zastanawiam się, który zderzak, ten mi się najbardziej podoba. To jest standardowy z dokładką, to możemy mieć jeszcze coś takiego. Także rajdówkę można zrobić, taką stuprocentową, nie? To jest bardzo ciekawy spoiler, jakiś duży. I możemy usunąć też spoiler. Ja nie wiem, ale jakoś mi się bez spoilera podoba ten samochód, tak samo jak z tym spoilerem. Tak jakoś... Dobrze wygląda ten wóz. Zresztą widziałem ostatnio, nie dziewiątkę, ale 8-kę na drodze. W śniegu się gdzieś tam tarzał. Przede mną jechał. Na autostradzie, zdaje się. Muszę gdzieś tego kolesia od tej dziewiątki i 8-ki chyba. Nie wiem, czy to właśnie dziewiątka, czy 8-ka, bo się nie przyjrzałem. Ale już widziałem kilka razy ten samochód. I muszę go ogarnąć, to by się z nim wywiad zrobiło. Co to za... Ej, what? Co to za wlot? Czemu to takie jest? To jest chyba silnik odrzutowy na dachu. Nie? Zobaczcie. Nie wiem, do czego to jest, co to robi? To jest z tym samochodem, to się można pobawić, powybierać sobie różne rzeczy do niego. Dajmy te felgi, chociaż nie. Tu są takie wieloelementowe, jeśli chodzi o... Kurde, wszystkie felgi pasują do tego samochodu. Nie wiem, na co się zdecydować, co o to chodzi. Naprawdę super to wygląda, ten samochód. Strasznie mi się podoba przód jego. Okej, dystanse. Tu możemy dość mocno... poszerzyć. Ja dam maksymalne poszerzenie, bo zrobimy trochę w negatywie przód. Na drift go. Nie no, oszalałeś. Tu mamy napęd na 4 koła. Szkoda by było takie autko marnować na driftowanie. Ale ja dam na zawieszenie wyścigowe. Ja się będę chciał nim ścigać po asfalcie. Dawaj Lancera z szybkich i wściekłych. Na pewno jest jakieś malowanie już dostępne. Żeby tu klatkę bezpieczeństwa zainstalować. Ja dam bez, bo chcę, żeby ten samochód przede wszystkim ładnie wyglądał. Jakie nowe DLC? Nowe DLC zawiera nowe samochody z marki Mitsubishi. Marki Mitsubishi nie było w grze do tej pory. I teraz można sobie sprawdzić. Prawdopodobnie gdy wyjadę z garażu już, tam wszyscy będą czekać i pojedziemy sobie na jakąś miejscówkę zrobić fotki. Dobra, spróbujmy w takim razie wyszukać malowania z Most Wanted, bo coś tak czuję, że większość osób ma z Fast and Furious. Zobaczmy. Jest coś. To jest malowanie z szybkich i wściekłych. Boże, z Need for Speeda i teraz nie wiem, które wybrać. One się tutaj na pewno czymś różnią. Dobra, słuchajcie, mamy. Patrzcie, jaka tu ekipa już się zebrała, ale my jedziemy w inne miejsce. Ale genialne to malowanie jest. Kurde. Jest tak, jest Eclipse drugiej generacji. Widzę, że jest malowanie z szybkich i wściekłych. W ogóle teraz ja nie mogę odróżnić tej 8-ki od 9-ki. Jakoś tak nie widzę w nich... Wiem, że coś z tyłu się różnią. I czymś z przodu, na pewno jakieś lampy są inne.
Tak, wydaje mi się, że dziewiątka jest taki, to taki facelifting ósemki. Ja mam dziewiątkę. Się pchają. Dobra, wyznaczymy sobie jakiś cel, żebyśmy wiedzieli, gdzie mamy jechać. Jak się nazywa klub, jak do niego dołączyć? Klub nazywa się Chip Chip, ale utworzymy nowy, taki klub elitarny. I tam będziemy mieli kilka osób, ale każdy może dołączyć niezależnie od tego, czy w klubie jest, czy nie. Wystarczy klub obserwować. Jedziemy, kurde. Ścigamy się, czy nie? Ale cisną, kurczę, pięknie. No ja trochę porobiłem to moje Mitsubishi, ale na standardowym silniku, bo chciałem posłuchać, jak brzmi. Ale te biegi, kurczę, błyskawicznie wchodzą, pięknie. Ach. Tak, update ważył jakieś 4 GB niecałe. Coś pięknego, no i ten dźwięk. Tutaj bardzo fajnie słychać sprężarkę, jak schodzi z obrotów. Przynajmniej w dziesiątce tak było słychać. Dobra, ja nic nie mówię przez chwilę, posłuchajcie. Dobra, jedziemy na spotkanie. Tutaj schowamy się w kontenerze. Boże, nie w kontenerze, tylko w tej wielkiej budzie tutaj. Teraz zobaczycie. Tam można fajnie sobie podjechać na górę. W jakim kontenerze? Kontenery też tam są, ale ostatnio żeśmy się skitrali w kontenerach. Teraz podjedziemy sobie tutaj. Pada deszcz, schowajmy się pod dachem. No dobra, gdzieś tutaj się poustawiajmy ładnie. Jeden przy drugim. Aparat ortodontyczny mam od dziś. No nieźle. Ja mam od... wow, już przeszło roku. W sumie kurde, kiedy to zleciało? Nawet nie wiem. Dobra, zobaczmy dronem, jak to wygląda. Co tutaj mamy za fury? Niestety, wybaczcie, ale nie będę chyba w stanie odróżnić. Chociaż nie. Kurde, no nie jestem w stanie odróżnić dziewiątki od dziesiątki. Dziewiątki od ósemki. To jest... to są różne warianty. Tak mi się... nie no, to są dwie tamto są dwie dziewiątki, to też jest dziewiątka. Czy jest tu w ogóle ósemka? To też jest dziewiątka. Tak po przodzie, coś tam po lampach poznaję. Bardzo mało się różnią, no właśnie. Ten przód jest chyba w dziewiątce taki bardziej wysunięty do przodu. Wydłużony. Lampy troszeczkę też się różnią. Chyba, no nie wiem. Tutaj jest kwestia innego albo zderzaka, albo malowania troszeczkę, bo każdy robi to malowanie z... ja mam na pewno... ja mam standardowy zderzak, tylko z dokładką dodatkowo. Dobra, lecimy. Pierwsze Mitsubishi to jest to. Musicie zgadnąć, co to jest. Ja nie wiem, które to było. Lancer 6 to jest, tak? GSX to jest Eclipse. Okej, dobra. Eclipse to wiem, który to jest, ale... tego to... tym mało się bawiłem w grach wyścigowych, tego nie odróżniam. Okej. To jest szósteczka. Dobra, to jest Lancer 6. Tutaj mamy gdzieś dziewiątkę, dwie dziewiątki, trzy dziewiątki, bo tu jest też moja. Tu jest Eclipse drugiej generacji w malowaniu z Szybkich i Wściekłych. To chyba każdy kojarzy, pierwsza część Szybkich i Wściekłych. Tu mamy drugiego Eclipse'a drugiej generacji też w malowaniu Szybkich i Wściekłych. Chociaż felgi może wypadałoby, aby miały troszeczkę większy cal, nie uważacie? No, fajnie wygląda Eclipse z większą obręczą. Tu mamy kolejnego w wersji rajdowej, zobaczcie. Lancerek. I chyba też dziewiątka. Nie mogę ich odróżnić. Musiałbym sobie ósemkę przerobić. To bym wtedy wiedział. Zobaczymy jeszcze. I tu jest Galant.
w wersji rajdowej, ale zobaczcie, jaka wielka lampa, jakie wielkie lampy po bokach, takie, można powiedzieć, policyjne, nie? Czy 3000 GTO? Chyba 3000 GTO. Tam znowu mamy Galanta. Nie mogę uwierzyć, że oni dodali tą markę. Tak, 3000 GTO, pomyliło mi się. No. Nie wierzę, że mamy tą markę, naprawdę. Eclipse to jest jedno z fajniejszych z wyglądu aut. Ale jest trochę niepraktyczny samochód, a ja potrzebuję mieć jeden praktyczny, a drugi bym musiał mieć jakiś gadżet. Dobra, jedziemy zrobić jakąś fotę. Deszcz przestał padać, więc możemy wyjeżdżać. Fury troszeczkę odświeżyć. Gdzie by tu pojechać? Spokojnie, spokojnie, teraz tu na lajcie jedziemy sobie gdzieś. Spychowisko, daj spokój. Podobne felgi do mojego, ale w którym? A, no pewnie teraz nie skapujemy się, w którym to był. W którym to Eclipse. Spokojnie, wszystkich uchwycę na fotce. Tutaj standardowo wyjeżdżamy sobie na ulicę i robimy fotkę. Wow. Wersje rajdowe też są spoko. Okej. Uwaga. Wow. Genialnie to wygląda, co? Mitsubishi kojarzy mi się z WRC, a mi się właśnie z Need for Speedami kojarzy. Chyba większość osób kojarzy z WRC, jeśli ktoś ogląda. Ja strasznie lubię oglądać WRC, dlatego że jest to lepsze widowisko niż na przykład F1, nie? Więcej się dzieje, kurczę. Czy słyszałem, że wyszło coś z plików gry o dodawaniu samochodów? Nie, ale pojawiły się nowe samochody, które zostały zapowiedziane na następne DLC dla osób, które kupiły przepustkę samochodową. Thanks and have fun. Czy warto kupić Forza Horizon 4? No pewnie, że tak. Fajna giera. Jeśli lubisz samochody, lubisz jeździć na różne sposoby. Czy to ścigać się, czy po prostu wziąć ulubione auto i chillować sobie po gdzieś tutaj drogach z Wielkiej Brytanii. Jest to dobra gra dla ciebie. Niezależnie od tego, co lubisz robić. Jeśli lubisz na przykład Test Drive Unlimited, teraz brakuje ci takiej nowej gry, w której byś mógł się fajnie wychillować, jest to fajna opcja. Zrówko BMW E39? Znowu E39? Dzięki za donate. Robiliśmy już E39. Dobra, ścigamy się. W nocy to fajnie wygląda z tyłu, co? Ktoś wziął 10 w wersji policyjnej, zobaczcie. Można sobie do niej koguty zainstalować na dachu. O, ściana! Kurde, co za drifty! Spokojnie, to nie wszyscy wściekli. Ledwo się zmieściłem. Coś tam lata, ten samochód. Ja nie wiem, czy go zrobiłem w klasie S1 na max. O! Ale mi wybiło, ty. Przepraszam. Czekaj, zadanie ci... Boże. Kubiś. Jakiś inny dzwonek. Pierwszy donate. Zlot Audi? A kiedy ostatnio robiliśmy zlot Audi? Chyba kiedyś robiliśmy. Robiliśmy na pewno.
A może warto było powtórzyć. Chociaż nowych Audi nie dodali teraz, nie? Ej, był w ogóle zlot Audi czy nie? Nie, no na pewno był. Co za nowe DLC? Właściwie to nie tylko nowe DLC, ale też update do gry. Dodali możliwość... Dodali możliwość... uczestniczenia w zawodach solo. Czyli wcześniej mieliśmy Team Adventure, teraz mamy Solo Adventure. Się inaczej tutaj nazywa chyba Free for All, czy coś takiego. Taki deathmatch z samochodami. Nie, no nie deathmatch, po prostu każdy walczy za siebie jakby. Coś jak w Forza Horizon 3 mieliśmy. Bardzo fajnie, że coś takiego jest. Życie? Tu rozprężarkę. Zajebiste to jest. Ta gra jest po prostu tak szczegółowa. Tylko od pewnych obrotów, nie? Mamy włączać ta turbosprężarka. Zajebiste to jest. Ja pierniczę, uwielbiam po prostu. Proszę bardzo, kurde, pościg policyjny. Pięknie to wygląda, naprawdę. Super, że dodali tą markę.